Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili zaostrzenie reżimu sanitarnego na terenie całego kraju. Od soboty zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i ogólnobudowlane, których powierzchnia przekracza 2000 m2. Nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych. Tutaj mogą działać wyłącznie drogerie, sklepy spożywcze, apteki i pralnie. Nie całkowity lockdown, ale zaostrzenie reżimu sanitarnego dotyczy sklepów mniejszych niż te liczące 2000 metrów. Wprowadzono w nich limity klientów. W placówkach o powierzchni do 100 metrów może przebywać jedna osoba na każde 15 m2. W większych, liczących ponad 100 metrów, jedna osoba na 20 metrów. Obiekty sportowe pozostają zamknięte nie tylko dla publiczności, ale także dla niezawodowych sportowców. Dużym utrudnieniem będzie zamknięcie przedszkoli i żłobków. Będą one dostępne wyłącznie dla dzieci medyków i służb mundurowych, takich jak na przykład policja. Pozostałe maluchy zostaną w domach. Całkowitym lockdownem objęto branżę beauty. Zamknięto salony fryzjerskie, kosmetyczne i tym podobne. Premier wystosował do rodaków apel o pozostanie w wąskim gronie domowników podczas zbliżających się świąt. Zaostrzono również zasady dotyczące kościołów. W świątyniach nie może być więcej wiernych niż jeden na każde 20 m2. Wierni uczestniczący w nabożeństwach zobowiązani są do pozostania w maseczkach i zachowania dystansu społecznego. Warto też pamiętać o zasadach obowiązujących w komunikacji publicznej.